Witajcie kochani, z tej strony Iwi. Tym razem zrobimy sobie czytanko partnerskie, ale zupełnie zobaczymy go w innym świetle. Nie będę tym razem sprawdzać, co on czy ona ma w głowie, w sercu i co zrobi, tylko zobaczymy sobie na związek zupełnie z innej strony. W jaki sposób ty widzisz związek, w jakim jesteś, jak widzi ten związek twój partner, coś na takiej zasadzie. Będzie to troszeczkę inne niż zwykle. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu ten typ czytania. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie będzie z każdym współgrało. Może sobie sprawdzimy, jakiej jesteś teraz w sytuacji. Mówię tutaj do osoby, która ogląda teraz ten film, która trafiła na ten filmik, na to czytanie. I to niezależnie, czy jesteś z osobą, którą już jesteś przez lata, czy może spotkaliście się dopiero co w te wakacje, może planujecie wspólną przyszłość. No, tak przy okazji chciałabym was jeszcze zachęcić do obejrzenia filmów miesięcznych na miesiąc sierpień. Tutaj macie już tygodniówki pokazane, także i miłość, i pracę dla związków i singli, więc rzeczywiście to jest bardzo rozbudowane czytanie dla każdego znaku zodiaku i myślę, że warto do niego zajrzeć po prostu. No dobra, zobaczymy kochani, w jakiej jesteś teraz sytuacji. Osoba, która mnie oglądasz. Zobaczmy. Dziesiątka kielichów. Ja mam wrażenie, że tutaj jesteś w sytuacji, gdzie jesteś w związku. Masz rodzinę albo kogoś spotkałeś do związku, czy spotkałaś. I tutaj... No, myślicie nad przyszłością. Ktoś tu komuś proponuje rozwiązanie waszych sytuacji, jak pogodzić życie każdego z was, by to życie było jednością, życiem wspólnym. No, tak myślę, że takiej sytuacji właśnie jesteście. No, stoisz na rozdrożu i zastanawiasz się, co zrobić. Być może teraz to czas odpoczynku, takiego zawieszenia. No, tak bym to widziała. No dobra. Czyli jesteście przed wyborem. No dobra. O, pokazał mi się cesarz. Okej. Teraz sobie rozłożę karty dla ciebie. I zobaczymy. Tu będzie sytuacja, gdzie będzie przedstawiony twój punkt widzenia, jak ty widzisz związek, tak? Tutaj zobaczymy, jak osoba, z którą jesteś, jak ta osoba widzi wasz związek. Jak widzą go inni. Co was połączyło? Co dziś was łączy? Przyszłość związku. Musiała tutaj do góry, żebyście wszystko widzieli. No, patrzymy dalej. Chyba wszystkie karty nie zobaczycie. Dalej.
czego nie widzisz? Czego nie chcesz widzieć? Będę Wam pokazywać te karty jednak tutaj do kamery. I rada. No. Okej. No więc zaczynamy. Patrzymy. Jak ty widzisz związek? Myślisz, że ten związek jest z przeznaczenia. To jest karta sądu ostatecznego. Jak ty widzisz ten związek? Jesteś przed decyzją. Nie wiesz, co zrobić. Może to dotyczyć osoby, która jest w długoletnim związku i to coś tutaj się nie układa. I myślisz o rozstaniu lub jesteś już po rozstaniu, poznałaś czy poznałeś już inną osobę i zastanawiasz się, co dalej zrobić z tą sytuacją. No. Tak. Otwiera się nowa droga przed tobą, nowe drzwi się otwierają w tej trójce buław. Myślisz o przeprowadzce, może myślisz o tym, żeby razem zamieszkać. Tutaj mówię o osobach, do osób, które dopiero co poznały tą drugą, swoją połówkę, z którą chcesz, czy z którym chcesz rozpocząć nowe życie. To jest ta nowa droga. Czujesz, że wszystko się ułoży, że będzie tak, jak tego pragniesz. Widzisz to wszystko w różowych okularach, bym nawet powiedziała. Jak twój partner czy partnerka widzi wasz związek? No, powiedziałabym, że dla niego to jest coś nowego, czy dla niej. Może to być osoba młodsza od ciebie, lub może mieć dzieci. To już niekoniecznie. Może to być ktoś z trygonu ognia. Baran, lew, strzelec. Chociaż wiecie, no to jest ogólne czytanie, więc może, a nie musi. To jest dla niego nowa droga, to jest coś nowego. Dla niego to jest po prostu duże wow. Jesteś osobą dla tej osoby. Tej osoby, no spadłaś, czy spadłeś tej osobie z nieba. W ogóle ta osoba nie przypuszczała, że w ogóle się zakocha, że w ogóle będzie chciał, czy będzie chciał budować jakikolwiek związek. Ale wy mieliście się spotkać w tym kole fortuny. Być może on był na wyjeździe, ta osoba, on czy ona była na wyjeździe i tutaj się spotkaliście. On miał wakacje, czy ona. Totalnie się nie spodziewał. Czy nie spodziewała takiego obrotu sprawy. Możliwe, że był w delegacji, czy była w delegacji służbowej. Możliwe też, że część z was, może ktoś od kogoś coś kupował, nie wiem, może gdzieś spotkaliście się na targu, w jakimś miasteczku, słuchajcie, gdzie idzie tutaj pieniądz się obraca? Coś wokół pieniądza. No dobra. Jak widzą go twoi znajomi? Ludzie z zewnątrz. A nie wiedzą, co myśleć. Nie mają zdania, jeszcze go dobrze nie znają, czy jej. Przyglądają się. Rozmawiają na wasz temat.
spontanie, takie wiecie, spotkają się takie dwie koleżaneczki, taką sytuację widzę i gdzieś w sklepie i było, widziałaś moją sąsiadkę, no chodzi z nowym facetem, coś na takiej zasadzie i sobie rozmawiają, tak? Na wasz temat, ale na luzie, na takie na spokojnie, nie wiedzą co o was myśleć totalnie, co o nim czy o niej myśleć. Na razie to jest taki tryb obserwatora. Bynajmniej ja to tak czuję. Dobrze, dalej patrzymy. Co was połączyło? Co was połączyło? Co was połączyło? Oboje byliście w trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że po rozstaniu. Byliście po kłótni z partnerem czy partnerką. Być może byliście świeżo po rozstaniu. No. Może oboje macie dzieci? Mogą te dzieci być dorosłe, chociaż niekoniecznie. Wiecie, to jest ogólne czytanie. Ja sobie tylko tutaj gdybam. I mamy tą szóstkę kielichów. Ona mówi też, że byliście po prostu, znaleźliście się w innym życiu, że wy musieliście się poznać. No, przykre jakieś tam sytuacje, coś w życiu wam nie wyszło, obojgu. Byliście właśnie na takim etapie życia, gdzie no, ta samotność doskwierała. Myśleliście o tym, co minęło. Taki, no, nostalgia dopadała, tak? Te wspomnienia. Aż wreszcie postanowiliście gdzieś wyjechać, ruszyć się, działać, nie? Tutaj jest ten as buław, to jest ta nowa historia i was taki piorun po prostu wszczelił, obojga w jednym momencie. To był ten czas i to miejsce. Co dziś was łączy? Co dziś was łączy? Nieźle się bawicie. Mamy tu rycerza buław, czyli spędzacie właściwie każdą wspólną chwilę. Dobrze się bawicie, miło spędzacie czas. Ja już nie będę wnikać w jaki sposób, po prostu się dogadujecie, tak? Jest tutaj współpraca, odejście od sytuacji, gdzie wam nie wychodziło. Od tego zubożenia emocjonalnego, czy może nawet finansowego, być może myślicie o współpracujecie jakoś możliwe, że część z was założyła wspólną razem firmę. Zobaczcie, jest ta gwiazda. Wy spełniacie swoje marzenia jedno przy drugim. Jesteście dla siebie stworzeni, jesteście pod opieką sił wyższych. Mam wrażenie, że ten związek będzie na lata. No. Przyszłość związku. Kochankowie, będziecie się kochać, będziecie bez siebie nie będziecie umieli żyć, świata poza sobą nie będziecie widzieć w tych kochankach. Piękna przyszłość, naprawdę. No, ktoś tutaj będzie chciał jednak dominować nad drugim. Myślę, że to kobieta, a druga strona będzie się przed tym bronić. No tutaj trzeba będzie się dogadywać, jak to w związku, docierać się. Nie będzie łatwo. Każdy ma swoje przyzwyczajenia, wiadomo. Hmm.
Dobra, patrzymy dalej. Czego nie widzisz? Diabeł. Czego nie widzisz? Myślę, że przez to, że czujesz silne pożądanie do osoby, o której teraz myślisz, nie widzisz, że co? Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ty się boisz, że to wszystko runie. Przez to, że były kiedyś ci przykre doświadczenia, te traumy z wcześniejszych związków, no, to się przenosi na ten związek. Ten związek może przez to stać się toksycznym. W sensie takie zbudowane na seksie. Tu jest obawa, że ta osoba cię opuści. Czego nie widzisz? Że ty robisz problem z którego nie ma. Czego nie widzisz? To może zburzyć wasz związek. Taki właśnie takie myślenie. Będziesz jakby w sytuacji, gdzie będziesz tymi myślami przyciągać te negatywne sytuacje. Dla części z was może być sytuacja, gdzie możesz być zdradzany czy zdradzana, czego możesz nie widzieć, że żyjesz w trójkącie, że ten związek jest toksyczny, który no, może się zburzyć. Możesz zostać zraniony czy zraniona. Właściwie tylko w czytaniach prywatnych tak naprawdę te sytuacje są wyjaśniane, tak? No dobra, patrzymy dalej. Czego nie chcesz widzieć? Cesarz. Że ta osoba jest despotyczna? Że lubi, byś robił to, co ta osoba chce, pragnie, czy robiła. Tutaj sobie odwracajcie już tę energię. Cesarz, czego nie widzisz? Że no, przez te częste kłótnie możecie się rozstać. Że warto będzie odejść. A tak myślałam, że będzie fajnie, kurde. Zobacz jeszcze jedną kartę. Tutaj właśnie, czego nie widzisz? Taki zestaw tutaj mamy. Jeszcze jedną kartę weźmiemy. Jest sąd ostateczny, to jest karma. Czego nie widzisz? To, że decyzja należy do ciebie, co zrobić w tej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Nie widzisz problemu w tej osobie, ponieważ jesteś w tej osobie zafascynowana, czy zafascynowany tą osobą. Pewnie niezły seks jest, pewnie cię jakby zniewolił, czy nie zniewoliła swoim seksabilem, tak? Ale
przyjdzie czas, kiedy będziesz musiał, czy będziesz musiała podjąć decyzję. I jaka jest rada? Mamy asa kielichów. Mamy asa kielichów. Ja to widzę, jeżeli zostaniesz w tym związku, możesz być no, nieszczęśliwa czy nieszczęśliwy, czuć się osamotniony. Będą sprzeczki, co będziesz musiał jakoś to łagodzić, czy będziesz musiała łagodzić. Warto pójść w coś nowego. Albo spojrzeć na tą relację w inny sposób. Mogą przyjść nowe jakby sytuacje, które będziesz mogła, czy będziesz mógł wykorzystać. Więc od ciebie będzie zależało, w którą stronę pójdziesz, w którym kierunku pójdziesz. No. Oj. Dobra. Zobaczymy, co jeszcze Tarot będzie wam chciał powiedzieć. Co jeszcze Tarot będzie wam chciał powiedzieć. Zobaczę, co mi tutaj wyskoczy. Siódemka kielichów. Gwiazda. No nic więcej nie chcę, jest. Piątka kielichów. Widzicie, tutaj jest sytuacja pokazana, gdzie to może być ktoś, kto ma wiele opcji. Siódemce kielichów. Gdzie jesteś jedną z nich. Ale jesteście jakby dla siebie stworzeni. Dla części z was widzę sytuację, gdzie jesteś w związku, ale tutaj poznajesz kogoś nowego. Więc tutaj, no nie wiem, gwiazda, spełnienie, spotkanie kogoś z przeznaczenia. Takie spotykam się po kryjomu, bo żyję w złotej klatce i nie widzę teraz wyjścia z sytuacji. I po kryjomu tutaj się spotykasz, boisz się, że albo się nie chcesz spotykać, bo boisz się podpaść. To też inna kwestia. Jest tutaj piątka kielichów, gdzie ta karta mówi o o tym, że z jakimś tęsknisz, czyli ciągnie cię tutaj do kogoś, być może kogo poznałeś, czy poznałaś. Ja mam wrażenie, że tutaj te karty mówią o sytuacji, do osób, które są w związkach, gdzie czują się, no jak w więzieniu, w złotej klatce, tak? Jest ta tęsknota za tą nową osobą. Nowo poznaną. I będziesz, i wiesz, że tutaj będzie się ta relacja bardzo wolno rozwijać, będziesz kombinować, żeby się spotykać. No, tak to czuję. No dobra. A jakie emocje towarzyszą ci teraz na tą chwilę? Tej osoby. Pamiętajcie, że to czytanie ogólne i nie będzie z każdym współgrało. Miłość platoniczna.
pełen szacunku, dumny, bezsilny. Ja mam wrażenie, że to te emocje pokazane są tutaj do tego, tutaj na koniec rozłożyłam do tych kart. No nie wiem, nie mam pojęcia, czy to czytanie w ogóle jest do kogoś, czy też nie. Ja Wam, kochani, życzę wszystkiego dobrego. Niech się Wam spełnia to, co najlepsze. Życzę Wam dużo miłości, szczęścia, spełnienia i do następnego razu.